Cześć wszystkim, ja jestem Kuba Agro i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hof Bergman. Pierwszy odcinek od dłuższego czasu, to chyba nie będziemy zamykali. Dzisiaj będzie taki dosyć prowizoryczny odcinek, wrzuciłem sobie dwie modyfikacje, które chciałbym Wam pokazać. Jest okres zimowy, nie ma tak wiele rzeczy do robienia. W kolejnych odcinkach będą ważne rzeczy, bo będziemy sprzedawali ciągnik, wymieniali na nowy. Będziemy też chyba wywozili też obornik. Ale dzisiejszy odcinek będzie taki raczej improwizowany. Może wyjedziemy sobie tym ciągnikiem gdzieś na zewnątrz. Ogólnie powiem Wam, że nigdy nie miałem problemu tutaj wcześniej z FPS-ami na Hof Bergman. Natomiast od ostatnich dwóch dni coś mi tutaj, bo bardzo dawno nie grałem na Hof Bergman, około tygodnia, i zaczęły mi się tutaj problemy robić z FPS-ami. Nie wiem, czy to jakaś aktualizacja programu tutaj nagrywającego mi zepsuła sprawę, ale troszeczkę jestem wkurzony, no bo wiecie, jak się nagrywa, no to jednak przeszkadzają te FPS, jeśli są za niskie. Zrobiłem sobie też porządek z modami, żeby właśnie nie wrzucać tam jakichś dziwnych rzeczy. No zobaczymy, jak będzie dalej lagować, to będzie trzeba coś pomyśleć, jeśli chodzi o modyfikacje i tak dalej. Także pierwszy z tych modów, to Wam może od razu pokażę. Trzeba włączyć podpowiedzi. Chodzi o modyfikację, która się nazywa Maintenance Vehicle. Czy nie, Vehicles Maintenance, a jakoś tak. Tutaj widzicie jeden człon tej nazwy po lewej stronie. Jest to... Nazwa tego moda oznacza konserwacja maszyn. Jest to modyfikacja, która niezależnie od tego wskaźnika naprawy pojazdu, który macie nad licznikiem prędkości, ten z kluczykiem, z tą modyfikacją niezależnie musicie wykonywać przeglądy swoich pojazdów. Jak widzicie, jest tutaj napisane, jeśli oczywiście musicie wcisnąć G nie na obciążnik, tylko na ciągnik. I wtedy macie maintenance required in, czyli przegląd wymagany za 29,3 engine hours lub 18 dni. Engine hours, czyli tych motogodzin. Czyli na razie nie musimy tego przeglądu wykonywać. Co się stanie, jeśli go za te 18 dni lub 29 motogodzin nie wykonamy? A no, zaczną się dziać różne rzeczy. Już to testowałem, także jest to prawda. Na przykład nie będzie nam chciał zapalić ciągnik. Oczywiście za trzecim czy czwartym razem, jak wciśniemy Enter, wreszcie nam zapali, bo no jednak to jest farming. Ale nie będzie chciał nam zapalać ciągnik. Albo na przykład przestaną nam działać hamulce i czasami nie będzie nam ciągnik hamował, jak będziemy chcieli. Stracimy moc silnika i tak dalej. Jak mamy wykonać ten przegląd? Ponieważ no, przegląd trzeba jakoś tutaj wykonać, te drobne naprawy. W zakładce tej właśnie tutaj, w której jestem, czyli w tej zakładce i w tutaj pod zakładce palety mamy servicing palet, czyli paleta serwisowa. No i proszę bardzo, mamy takie palety. Bardzo ładna, z reflektorem, z wałkami tutaj przekazu mocy, jakieś gaśnice, jakieś klucze, tego typu rzeczy. Nie wiem, na ile ta paleta wystarcza, bo testowałem, ale przez przypadek wyłączyłem tego moda save'a i jak już odpaliłem go drugi raz, no to wszystko mi się zresetowało, jakby nie wiem dlaczego, i te maszyny, które wcześniej wymagały tego przeglądu, już nie wymagają go na razie. Także nie mogę Wam tego pokazać, jak to działa. W każdym razie chodzi o to, że kupujecie taką paletę, podjeżdżacie do niej ciągnikiem, oczywiście można ją też przewozić gdzieś. Podjeżdżacie do niej ciągnikiem, wciskacie skrót klawiszowy, który Wam tam wymaga, nie pamiętam, to jest chyba z literą A coś, ale jak wejdziecie G właśnie na ciągnik, to będzie napisany ten skrót klawiszowy, to jest coś w stylu Ctrl A czy jakoś tak. I wtedy musicie poczekać godzinę w grze, oczywiście możecie przewinąć ten czas, no ale wtedy stracicie godzinę, tak? Ja raczej nie przewijałem. No i po prostu
Musicie zostawić ten ciągnik, nie możecie go wtedy odpalić, nie możecie go wtedy używać przez tą godzinę. I on musi cały czas stać koło tej palety i on się będzie tam. Będzie przychodził ten przegląd. Jednej rzeczy, której właśnie nie wiem, to na ile przeglądów starcza ta paleta, bo na pewno wiem, że nie starcza na jeden przegląd, tylko na więcej. Bo ja, jak ją testowałem, ten mod, to najmniej dwie lub trzy maszyny naprawiałem za pomocą tej jednej palety. No i wystarczyło, jakby ta paleta jeszcze nie zniknęła. Nie jestem pewien, jak sobie to przetestujcie. Ja też na pewno będę wam pokazywał na serii, jak będę to testował, jeśli już któraś maszyna będzie wymagała tego przeglądu. No i właśnie tak ten mod wygląda. Paleta kosztuje 500 euro, więc nie za wiele. Fajne jest to, że musimy poczekać trochę czasu, zanim ten pojazd nam się naprawi. Nie tak, że w sekundę się naprawia. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że paleta wystarcza na nieskończoność pojazdu, bo to by było troszeczkę nierealne, nie? Wtedy byście kupowali paletę za 500 euro i mieli już na zawsze przeglądy pojazdów. To by było troszeczkę dziwne. No, nie wiem, jak to jest. Drugim modem, który sobie wrzuciłem, to jest mod, który wyszedł na ModHuba jakiś tydzień temu i nazywa się coś z license. Ze słowem license, jak sobie wpiszecie licencję, chyba tak. To będzie właśnie ten mod wyskoczył na ModHubie. Jest to modyfikacja, która odpowiada za tablice rejestracyjne, bo jak widzicie, wiele, chyba żadna maszyna oryginalna w farmingu nie ma tablicy, ma miejsce na tablicę. Ale jako takiej tablicy nie ma. Tego moda jeszcze nie testowałem, a więc przetestuję go wspólnie z wami teraz na odcinku. Jak widzicie, jak wejdziecie przyciskiem G na ciągnik, to pokazuje wam się Left Alt plus L. No i tutaj mamy Charge License Plate. Co to jest? Set Visibility, czy jest widoczne, czy nie? Ok, czyli niewidoczna, widoczna, mamy takie funkcje. I co to jest? Enter the text below. Czyli wpisz tutaj swój tekst. Represents the country symbol. Aha, musi być symbol kraju i represents the mod badge. Aha, okej, chyba rozumiem. Kolory tutaj tablic. Czyli co? Wpisujemy najpierw ten hashtag. No i tutaj wpiszemy sobie może PL. Chociaż raczej jesteśmy na Hoverman, więc powinno być DE, no ale niech będzie, że na razie będzie PL. Damy spację i teraz damy to. No i co? Może tak, chociaż nie musimy być chyba dużymi. Zobaczymy zaraz. K, U, B, A. No i zobaczymy, czy to nam zadziała. Mam nadzieję, że tak. Ok. O, no i widzicie? Aha, PL nam wyskakuje jako. Nie kraj, tylko jako miasto. Ha. No to czekajcie. To w takim razie zrobimy Hofbergman zamiast PL. Damy tutaj HB. Czekajcie, trzeba przejść strzałkami, bo tutaj inaczej się nie da. HB damy jako Hofbergman. Tą spację usuniemy. Ciekawe, czy nam się zmieści agro. Agry-o. A nie, nie zmieściło nam się już agro, no niestety. A jakbyśmy samo H zostawili? Czekajcie, to wiecie, no można pokombinować, nie? To jest taka rzecz, że można sobie pokombinować. Zostawimy na razie samo H. I damy Kuba. Aha, nie zmieści nam się. Nie. A jak zobaczymy, jakbyśmy dali małymi. Nie, nie zmieści nam się. Jedną literę jest za dużo. No dobra. To w takim razie damy HB i
No i super. Jak widzicie, możecie sobie teraz spersonalizować maszynę. Tylko właśnie, włączyłem teraz światła. Ta tablica nam się nie podświetliła niestety. Szkoda. No ale jak widzicie, wygląda to przechodzacko, moim zdaniem. Zobaczymy, jak ta tablica wygląda w ogóle z bliska, bo tutaj są jakieś znaczki. Aha, te znaczki to są tylko kropki. Nie ma tutaj żadnych herbów. No, została stara wersja w ogóle. Czekaj, ja tutaj nie ogarnąłem coś. Została stara wersja z PL. Trzeba jednak wciskać Enter zamiast... HB. Trzeba wciskać to OK myszką, a nie Enter, bo Enter nie zareaguje. O, widzicie. Teraz. Dobra, poszukajmy teraz innych maszyn, które miałyby też rejestrację. Ciekawe, że tą rejestrację można zmienić. Chyba nie zmienimy jej. Nie. Czyli widzicie, maszyny, które mają rejestrację już wstawioną, niestety nie da się ich edytować. Prawdopodobnie da się edytować tylko maszyny, które są oryginalnie w grze bez tablic. Tak myślę. Jak tam z tym kombajnem? Kombajnu nie będziemy rejestrowali, bo znaczy nie będziemy dawali mojej rejestracji, dlatego że on będzie i tak do sprzedania, także jemu damy spokój. Tu chyba nie ma możliwości dania rejestracji, nie? Przełączymy na G. Nie. Nie ma takiej możliwości. A może tu? O, tu jest możliwość. To teraz sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Bo jestem ciekawy. Jeszcze jednej kwestii. Visible. Dobra. Coś mi tu nie pisze. A, pisze, dobra. I teraz dać gwiazdkę. Ciekawe, czy się zmieści. Chociaż nie sądzę, żeby się zmieściło, ale zobaczymy. I teraz damy gwiazdkę. I agry. O. Czekajcie. A. Agry. O, duże mi damy. No fajnie by było, jakby to zadziałało. Nie powiem, że nie. No to czadowo. Widzicie to? Polecam modzik, powiem wam, spodobał mi się naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka kiedyś opcja, że firma Steyr oryginalnie, w rzeczywistości nie w farmingu, miała taką opcję, że personalizowała ciągniki gdzieś na masce, czy na szybie była naklejka, można było sobie wybrać naklejkę z chyba imieniem właściciela, czy tam z wybranym napisem właściciela. I do farminga też wyszedł taki mod, ciągnik Steyr z naklejką na szybie, można sobie było wybrać tam w pykach gry, można było sobie ustawić, co się tam właśnie chce, żeby było napisane, no ale to trzeba było w pykach gry, a tutaj macie modyfikację, dzięki której możecie po prostu w grze to zrobić dużo prościej. A teraz chciałem zobaczyć jeszcze jedną funkcję. Na temat tego, co to znaczy? Czy to po prostu znaczy, że ta tablica nam zniknie? Tak. Ona nam zniknie. I teraz jak wsiądę... Nie, bo myślałem, że mi pokaże coś. W sumie nie wiem, po co jest ta funkcja. Z tym invisible. No bo to tak trochę bez sensu, nie? Jakby... powodujemy, że nasza własna tablica znika. No nie wiem, po co jest ta funkcja, ale... Po coś najwyraźniej jest. Jeśli chodzi o przód, to nie ma tutaj chyba możliwości za bardzo. No nie, tablica jest tylko z tyłu. No tak jak w prawdziwym ciągniku, nie? Zazwyczaj, że jest tylko z tyłu. Bardzo fajnie to wygląda. W Gatorze chyba nie ma takiej możliwości, bo to mod.
Spróbujemy. Nie, nie ma niestety. A John Deere? Ciekawe gdzie mu. A tablica będzie chyba. Ciekawe gdzie będzie ta tablica. Czy ona będzie wisiała? Gdzieś, czy tu na dole będzie? Już odjedziemy kawałeczek. Nie wiem, czy wam się spodoba taki dzisiejszy odcinek, który przegadany jest. A czekajcie, może będzie z przodu ta tablica, zobaczymy. Tu sobie wciśniemy. Jakbym taką wpisał? Nie, to się pewnie nic nie pojawi. A, tu jest rejestracja, widzicie to? Dobra. Jak chcecie, to możecie pisać pomysły w komentarzach na to, co ma być napisane na rejestracji. To damy chyba po prostu... A nie, musimy dać tego hashtaga. No i jak? Aha, nie zmieniło się. Za każdym razem, jak zmieniacie po raz drugi coś, musicie wcisnąć Enter, bo inaczej... Nie Enter, tylko to OK myszką. Nie Enterem, bo to wam nie zadziała. Nie wiem dlaczego. Myślę, że to jest jakiś błąd po prostu, ale tak jest. Ja jestem przyzwyczajony, że wszystko klikam po prostu Enterem. A zobaczymy, czy się zmieści Bergon. Chyba się nie zmieści. Na pewno się nawet nie zmieści, no ale spróbujmy. No niestety. A jakby napisać to małymi? Hof. No niestety. Dwa ostatnie, dwie ostatnie litery się już nie zmieszczą nam. Może usuniemy to. No niestety, Farmer Andy dodał o jedno N za dużo w języku niemieckim i jak widzicie... O! No takie coś nam wyszło, nie wygląda to za ładnie. Chyba to zmienimy. Nie wygląda to za ładnie. Może zostawimy samo Bergman. Ale jeszcze można by zrobić tak. O. Mieści się? Aha, już nie ma tego jednego N. Ucięło nam N, dobra. To usuniemy. I wpiszemy tu jeszcze jedno N. I zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Trochę słabo, nie ma co mówić. Czyli... Morał z tego taki, że niewiele się zmieści na tej, na tych tablicach. No to teraz wyszedł górski człowiek, no ale trudno. Jakie jeszcze tu mamy pojazdy na tym Hofbergmanie? Ten ciągnik już ma. No czyli wszystkie już przeskoczyliśmy maszyny. W tym to chyba na pewno nie ma takiej funkcji rejestrowania, bo to nawet nie byłoby gdzie rejestrację zamontować. Kombajn chyba też widzicie? Nie ma funkcji. Wciśniemy L? Nie. Nawet nie można go zarejestrować. Szkoda. Także tak, polecam modyfikację. Ciekawa jest. Wrzucajcie w komentarzach propozycje. Tylko pamiętajcie, że chyba max to jest 8 liter, tak? Jeszcze zobaczymy. Maksymalnie 8 liter jest chyba tutaj dozwolone. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Maksymalnie 8 liter. A teraz jak już się pobawiliśmy tym, to może na koniec zrobimy coś konkretnego, na koniec odcinka. Mam nadzieję, że te spadki FPS-ów nie będą u was tak bardzo widoczne na tym odcinku.
Chociaż podejrzewam, że mogą być, bo wiadomo, jak to wygląda. Ja wam tylko mogę obiecać, że postaram się coś z tym zrobić. Stój. Ale powiem wam, jaka jest najlepsza recepta na FPS, na lepsze FPS-y w farmingu. Po pierwsze, żeby nie wrzucać za dużo modu, ale po drugie, nie patrzeć na ilość FPS-ów w grze, nie włączać sobie tego loga, tylko po prostu grać, dopóki wam nie laguje naprawdę mocno. Bo tak to się tylko będzie, tak jak ja. Kiedyś nie sprawdzałem tego i się nie przejmowałem tymi FPS-ami, a jak zacząłem sprawdzać, to dopiero się okazało, że jest trochę mało tych FPS-ów, zwłaszcza ostatnio. Czyli im się mniej wie, tym lepiej, nie? A na koniec pokażę wam już, naprawdę kończąc, pokażę wam ciekawą opcję na danie słomy dla cielaków. W wersji 1.007 mamy tutaj taki magazyn na bele słomy. Wybierzemy sobie jedną kostkę. Ciekawe, gdzie nam ta kostka wyskoczyła w ogóle. A, tam jest, dobra. Już wiem. I tą kostkę wystarczy wstawić cielakom tam w ich zagrodę. Okej, okay. Jakoś ciężko było ją zabrać stamtąd. No teraz trzeba ostrożnie z nią dojechać na górę. Łe, dobra, jakoś się udało. Jak ta rejestracja? W sumie to ciekawie ją zamontowali, nie? Na tym kominie. Ciekawe, czy w rzeczywistości ten model ciągnika ma tutaj rejestrację. Chociaż to pewnie zależy od przepisów w danym kraju. No to różnie bywa z tymi rejestracjami. Niektóre widziałem na internecie, że w niektórych krajach ciągniki muszą mieć i z przodu, i z tyłu nawet rejestrację. Bo u nas chyba tak nie jest, nie? U nas tylko jedną rejestrację musi mieć ciągnik. Dobra. Wszystko tutaj teraz poogarniane. Nie ma co za bardzo tutaj robić, dlatego że wiecie, jest dużo czasu zimą, nie jeździ się w pola, więc wszystko sobie tutaj ogarnię. Nawet masło jest, mleko jest regularnie przerabiane na masło i dlatego nawet nie ma za dużo mleka tutaj w tych maszynach wszystkich, w tych dojarkach i tak dalej, bo po prostu to mleko jest przerabiane na bieżąco. Dobra, teraz trzeba to ładnie wstawić tutaj. No olej cielak, bo ci postawię to na głowie. No. No i co? O, okej, spadło. No cię tak niestety wlazł to. I z tego co mi się wydaje, jak to będzie stało. Czekaj, zobaczymy. Jak ta kostka będzie tutaj stała, to cielaki będą sobie automatycznie brały z tej kostki, więc. A tak wiecie, kostki mają po 400 litrów, 4000 litrów. Więc naprawdę myślę, że cielaki teraz przez długi czas nie będą potrzebowały słomy, bo po prostu to im wystarczy na długi czas. Także w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Trochę przegadany odcinek, ale nigdy takiego nie zrobiłem, więc
Mam nadzieję, że pozytywnie go tutaj odbierzecie. No i dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jeśli nie daliście suba, to zapraszam, żeby to zrobić. Noszenie przedmiotów farmingu, jak zawsze. No dobra, dzięki za oglądanie. Cześć.